Jesteśmy na kolejnej wyprawie wędkarskiej. Kuba ma rybkę. Strąg mu ładnie zasadził, ledwo tylko przyszliśmy i już ma klenika. Cześć, witam Was dzisiaj z kolejnej wyprawy. Jesteśmy dzisiaj na rzece Supi. Nasz cel to pstrągi i klenie. Zobaczymy, co złowimy. Idziemy łowić. Do zobaczenia w dalszej części. Hej! Złapał klenia. O, tylko wrzucił i już ma klenia. Ładna rybka. Nawet nie zdążyłem się przywitać z Wami. Ja nie wziąłem swoich. Ja też nie wziąłem wyczepiaczek. Weź przynieś. On jest zaczepiony za trzy te. Za przednią kotwicę. I już się coś tu dzieje. Weź mu te wyczepiaczki. Podejdź tam do Łukasza. Jak? No to normalnie, weź wędkę w rękę i już. Masz. Kuba złapał. Mówię, nawet nie zdążyłem się jeszcze z Wami przywitać, a Kuba ma już rybkę. O. Chyba dzisiaj będziemy musieli założyć smużaki i łowić na smużaki. Ładnie uderzył spod drzewa. Puszczaj go. No ale na woblera walnął. Zaprezentuj się. Nie, nie duży. No dobra, wypuść go. Nie męcz tej ryby. Nie męcz tej rybki. Nie chce się dać pokazać, to ją wypuść. Raz, dwa. Te małe? One, mlecz z niego leciał, czyli stoi, czyli są pod tarłem. Ja tylko widziałem, jak chlapnęło, czyli wiedziałem, że ma rybę. Klenia? Nie widziałem, ale rzuciłem tak na wprost, od razu była bomba. No i startujemy. Jakieś małe rybki tu stoją. Może pstrągi? Nie wiem. Jest kolejna rybka mała. Mały pstrążek się złapał. O, tak, rybka. Merkę. Taki mały pstrążek. Jak on się tu zaczepi? Taki pstrążek jest. I śmigaj. Waiting for the hummingbirds to fly by. Poisoning dogs, let them go now. Follow the music. Co tu jest grane?
Znowu taki mały padalec. Znowu strotka. Ale jaka, kurde, wyniszczona. Tak, o. Jeszcze chora chyba jest. Tak mi się wydaje. Dobra, no wypuścimy ją. Może nie była chora.